Na program zaprasza Kanal Plus, nadawca serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku. Kiedy trafił za kratki, miał 24 lata. Wychodzi po 18 latach, bo się nagle okazało, że prokuratorzy uznali, że jest kompletnie niewinny. Nazywa się Tomasz Komenda i dziwi się, że wszyscy teraz o tej historii mówią. My też teraz w Onet Rano wiem z doktorem Piotrem Kładocznym z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Historia jest niesamowita, filmowa wręcz. On przyznaje, on Tomek mówi, że właściwie ufała mu tylko rodzina najbliższa, i dobrze, bo dzięki nim żyje. Tak, no zakładamy, że ta historia ma dobry koniec, zakończenie, bo zakładamy, że wreszcie się okaże, że pan Tomasz Komenda jest niewinny. Natomiast to jest dużo szczęścia w tym, ponieważ tylko dlatego podejrzewam, mu się to udało, że znaleziono prawdziwego sprawcę. Znowu przypuszczalnie, bo jeszcze nie jest skazany. Ale zatrzymany. Myślę, że w wielu przypadkach, które my też badamy i staramy się jakoś tym ludziom pomóc z mniejszym lub większym sukcesem, raczej z mniejszym, w momencie, kiedy ktoś jest prawomocnie skazany i sprawa jest jakby załatwiona, mamy czyn zabroniony, mamy najczęściej zabójstwo. No, on usłyszał 25 lat, więc to też tak. Nie jest wyroczek, tylko wyrok. Ale oczywiście, ja tylko też o takich sprawach mówię, bo o takich drobniejszych sprawach pewnie nawet już ludzie tak bardzo nie chcą mówić. Natomiast mamy co najmniej kilka takich spraw, w których osoby zostały oskarżone i skazane prawomocnie za zabójstwo, gdzie żyjemy w absolutnym przekonaniu. Nasze przekonanie nie jest wyrokiem sądowym, ale w absolutnym przekonaniu, że siedzą niewinnie. Także dlatego, że się przyznali, tak jak i pan Tomasz Komenda, pod presją, tak bym to powiedział. Niekoniecznie fizyczną, ale nawet taką zwykłą naciskiem policjanta, który mu na przykład powiedział, odbyłem półgodzinną rozmowę z takim naszym jednym, rodzice się zgłosili w jego sprawie, jednym panem, który właśnie odbywa wyrok za zabójstwo. Pół godziny z nim porozmawiałem, przekonałem go, żeby się przyznał, będzie lepiej dla niego. I tak samo za zabójstwo i odbywa karę. I o tym nikt się nie znalazł, kto by mógł go zastąpić w zakładzie karnym. Czyli mówiąc wprost, nie znalazł się prawdziwy sprawca, o ile tamten w przypadku pana Tomasza Komendy rzeczywiście jest prawdziwym sprawcą. Ale nikogo to nie interesuje. Sprawa jest załatwiona. I to jest kłopot. Także przy całym tym nieszczęściu, gdzie 18 lat, no powiedzmy, można powiedzieć, że najlepszych lat życia spędził w więzieniu, no to i tak ma o tyle szczęścia, że ktoś się tym zainteresował. I teraz, wtedy był prokurator i dzisiaj jest prokurator i mamy tą samą instytucję, dwóch różnych ludzi i nagle okazuje się, że widzą coś zupełnie innego. Mają, tak jak tamten prokurator miał dowody, żeby skazać Tomka, tak dzisiaj okazuje się, że prokurator ma dowody, żeby go uniewinnić. No, a na koniec sąd powinien na to spojrzeć jeszcze, bo to prokurator... Obowiązkiem prokuratora jest bezstronnie spojrzeć na sprawę. Jeżeli uważa, że sprawca jest, że ten człowiek jest sprawcą, jest winien, no to składa akt oskarżenia, ale ostateczną w tym zakresie, nazwijmy to decyzję, no wyrok podejmuje sąd, orzeka sąd i on też powinien kontrolować to, co robi prokurator. To nie jest tak, że prokurator zdobył dowody i mówi, od tej pory ten pan jest winny. Nie, sąd też to bada, jeżeli ma wątpliwości. Tomek jest na warunkowym zwolnieniu. No na warunkowym zwolnieniu, bo widocznie na tyle są mocne te dowody, że on jest niewinny, że dopóki Sąd Najwyższy tego nie rozstrzygnie, a to może jeszcze chwilę potrwać, no dobrze by było, żeby był na wolności, bo po co przedłużać jego udrękę. Szczególnie, że opowiada najgorsze rzeczy o tym, jak wyglądało jego życie w celi i jak wygląda życie w celi ludzi, którzy są skazani za gwałt i morderstwo w tym przypadku. No, to jest wiedza powszechna w społeczeństwie, że osoby, które są skazane za zgwałcenie, nie mają dobrej pracy, mówiąc najdelikatniej, w zakładzie karnym. Oczywiście są te osoby specjalnie chronione, no ale też przez 18 lat pobytu w zakładzie karnym pewnie nie da się człowieka chronić tak dobrze, żeby to było zupełnie, żeby nie spotkały go szykany, to mu takiego delikatnego słowa użył. Oj tak, bardzo delikatnego. Natomiast Tomek też przyznaje, że był nawet moment, kiedy on już w celi wisiał. Ale współosadzeni go uratowali, odcięli go i no, w jakimś sensie uratowali mu życie. Teraz sam przyznaje, że to wyjście na wolność dla niego to jest nowo, jakby się właściwie narodził. No, to są te skutki nie tylko fałszywych skazań, tak bym powiedział, czyli też niesłusznych skazań. W zakładzie karnym po prostu nie jest przyjemnie, wbrew temu, co by niektórzy twierdzą. W zakładzie karnym przyjemnie nie jest, ale i tak się cieszę, że nie mamy kary śmierci, o czym tylko chciałem wspomnieć, bo niewykluczone, że za takie czyny ktoś mógłby wpaść na pomysł, żeby taką karę wykonać i nie mielibyśmy happy endu, jeżeli będziemy mieli. Choć ale to jest 25 lat jest trochę tak traktowane, prawda? No 25 dożywotnie pozbawienie wolności również oczywiście, tak, ale problem polega na tym, że
mamy ewentualnie możliwość odwrócenia tego nieszczęścia. Mhm. Nie zwrócimy mu 18 lat, to jest jasne. Łatwo jest doprowadzić do takiej sytuacji, jak w przypadku Tomka, że sprawa niby zamknięta, gość siedzi w więzieniu tyle lat, nagle jest decyzja prokuratora generalnego, zróbmy jeszcze raz. To są niesłychanie rzadkie przypadki. Mhm. I myślę, że jest bardzo trudne, ponieważ mówię, jeżeli mamy sprawstwo, mamy sprawcę zabójca złapanego, osądzonego, skazanego, to sprawa jest załatwiona. Nikt się potem już tym dalej nie przejmuje. Nie chcę twierdzić, że to jest źle, tak? No, bo są inne sprawy, przychodzą nowe. Natomiast sprawa jest, mówiąc kolokwialnie, odfajkowana, co nie znaczy, że źle odfajkowana. Często bardzo, bardzo słusznie. I w związku z tym dalej już nie mamy możliwości działania, bo sprawa jest załatwiona. A jak się ktoś nowy nie przyzna albo nie znajdzie, takie przypadki też mieliśmy w fundacji, że znaczy powiedzmy jeden, że nagle znalazł się prawdziwy sprawca i to zwalnia tego dotychczasowego domniemanego sprawcy skazanego od tego, że pozwala mu wyjść z zakładu karnego. Jak się taki nie znajdzie praktycznie, to jest niesłychanie trudne, żeby takie postępowanie wznowić. To jest, widzi mi się, czy dobra wola prokuratora generalnego za każdym razem, czy siła dowodów decyduje co on właściwie, czy wymusza na nim decyzję, pozwalam zacząć sprawę jeszcze raz. Ja myślę, że to jest siła dowodu, tylko ten dowód trzeba chcieć zdobywać. W momencie, kiedy mamy sprawę załatwioną, człowiek jest skazany, mamy sprawcę o zabójstwa, osądzonego prawomocnie, nikt już nie, poniekąd słusznie, nie stara się zdobywać nowych dowodów. Po co? To musi być naprawdę coś nadzwyczajnego się wydarzyć. Nawet działania strony, tak jak w przypadku właśnie tego pana Tomasza Komendy, pewnie nic by nie dały, gdyby prokurator nie wpadł na ten błysk, prawda? Że to jest jakiś człowiek, który mówi o rzeczach, których nie powinien wiedzieć. Jeżeli wie, to znaczy, że on był na miejscu zbrodni, zaczynamy grzebać wokół niego. Ale jeżeli taki sprawca się nie pojawi, to mamy przy całym szacunku skazanego, nikt się tu nie zajmuje. A teraz Tomek może wystąpić o odszkodowanie? Naturalnie, odszkodowanie, zadośćuczynienie. Znaczy teraz jeszcze nie, ale no tak, jak będzie oficjalne uniewinnienie. Oczywiście, że tak. I to jest jakby absolutne i moralne, i taki prawny obowiązek państwa oczywiście. Za zadośćuczynić mu za 18 lat. Właśnie 18 lat zadośćuczynienia za to, co zrobili z tobą w celi i że prawie popełniłeś samobójstwo. No odszkodowanie teoretycznie można liczyć, bo to jest kwestia szkód, których on pieniędzy, których nie zarobił. Ale to szkoda. Natomiast zadośćuczynienie, jak pan redaktor mówi, no to jest kwestia zupełnie niemierzalna, na to się składa bardzo wiele rzeczy. Samo pozbawienie wolności, warunki, w których on przebywał, to, co się działo, opowiadał o różnych rzeczach, prawda, które teraz będzie trzeba udowadniać jeszcze, no bo przecież to nie jest tak, że on powiedział, a my mówimy, to jest wszystko w porządku, teraz liczymy. Nie ma na to przelicznika, ale to są wszystko te elementy. To, że próby samobójcze, bo rozumiem, że taka też jest, czyli psychiczne kwestie, to jest też zarzut, pod którym siedział. Prawda, mamy tutaj zgwałcenie 15-latki, prawda, i zabójstwo w mniejszym stopniu, ale to zgwałcenie bardzo źle wpływa na opinię w zakładzie karnym, w związku z tym te wszystkie elementy trzeba będzie jakoś policzyć. Tego się oczywiście nie da. Nie ma żadnego cennika, który możemy powiedzieć, że miesiąc tyle, rok tyle, a odpowiednie warunki, ale to musi być taka kwota, która pozwala im zacząć nowe życie, i jakoś go, mówiąc kolokwialnie, ustawi. Tak? Ten człowiek stracił te 18 lat, gdzie mógł swoją pozycję, czy zawodową, społeczną, wszelką. 24 lata miał, kiedy poszedł siedzieć. Mógł budować, a teraz trochę trudniej. Nie mówię, że się można powiedzieć, że życie zaczyna się po 40, prawda? Ale w tym wypadku to naprawdę trzeba brać pod uwagę, że on ma też bagaż doświadczeń bardzo, bardzo negatywny. Dużo jest takich przypadków w Polsce, bo wspomniał pan o kilku, gdzie macie podejrzenie, że osoba, która siedzi, jest niesłusznie skazana. Graniczący z pewnością, tak bym powiedział. I nie potrafię powiedzieć, czy takich przypadków jest dużo, natomiast one są i wznawianie ich jest niesłychanie trudne. Niesłychanie trudne. A najbardziej się martwimy tym, że postępowanie powoduje, przygotowawcze, doprowadza do tego, że ludzie się przyznają. I nam się zdaje, że jak sobie siedzimy w komfortowych warunkach, czy przed telewizorem, czy tutaj, że jak ktoś nikogo nie zabił, to przecież się nie przyzna. To jest absurdalne takie rozmowanie. Jeżeli ja kogoś nie zabiłem, to dlaczego ja mam się przyznać? No, ludzie są różni. Im się obiecuje różne rzeczy, obiecuje im się lepsze traktowanie, mówi, mamy dowody, jak się przyznasz, będziesz, nie będziesz aresztowany na przykład. Już nie mówię o jakimś tam, tak jak pan Tomasz Komenda mówił, jakimś nacisku fizycznym zupełnym. Oni potem to odwołują, ale prokurator mówi, wtedy były to zeznania prawdziwe, teraz są to wyjaśnienia nieprawdziwe, bo taka jest rola. I myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zapewnić takiemu człowiekowi od samego początku postępowania adwokata, który mu powie, jakie są naprawdę jego prawa,
to, co mu obiecuje policjant, czy jest prawdą, czy nieprawdą i czy można z tego rzeczywiście, czy w związku z tym ma sens przyznania się, czy też nie. Bez tego będziemy mieli takich przypadków ciągle. Bo ta historia jest sama w sobie interesująca, dlatego że mamy 18 lat, mamy młodego chłopaka, mamy bardzo poważne zarzuty, mamy 25-letni wyrok, natomiast zastanawiam się właśnie... Czego ta historia może nauczyć każdego z nas, który w każdym momencie, jak się okazuje, może nie usłyszeć, że to on na pewno zabił i zgwałcił, ale też może stanąć oko w oko z machiną. No na pewno tego, żeby się nie przyznawać do czynów niepopełnionych, które jest oczywiste, bo... A to, żeby... To powiedział pan o prostej rzeczy, ale żeby od razu mieć wokół siebie osobę, która jest, nie wiem, adwokatem... Tak jest. No, bo będzie uważała na nasze słowa i czyny. Tak, no nam się też wydaje i słusznie, że skoro idziemy do sądu po sprawiedliwość, to się wszystko wyjaśni. Skoro nie zabiłem, to co bym nie powiedział, to się sprawa wyjaśni. A tymczasem to takie proste nie jest. I okazuje się, że jak raz już powiedziałem, że przyznaję się, tak, przyznaję się, dla świętego spokoju, bo chcę wyjść z aresztu, albo nie pójść do aresztu. Ale przede wszystkim to trzeba mieć, najlepiej by było, a jeszcze przy tak poważnych sprawach, od razu obrońcę, żeby on mógł mi powiedzieć, twoje prawa są takie. Ale to nie jest tak, że policja powinna mi powiedzieć, że ja mam prawo na przykład do adwokata? Że tak, mam prawo oczywiście. Się nie odezwać do policjanta do momentu, aż nie będzie człowieka, który o to zadba? Policjant nie jest tym zainteresowany, mówiąc wprost, ponieważ on chce jak najszybciej zakończyć sprawę. W tej sprawie, o której ja mówiłem, na chwilę abstrahując od tego przypadku, tam było zabójstwo i w ciągu 2 dni znaleziono sprawcę. To jest wielki sukces. Policja do takich sukcesów jest, bardzo by ich chciała. Nadaje zabójstwo, w ciągu 2 dni mamy sprawcę, policja działa prężnie. Nie jest w interesie, jak się okazuje, policji skłaniać potencjalnego sprawcę do tego, żeby miał profesjonalną pomoc. Bo się łatwiej załatwi sprawę, jak nikogo więcej nie ma. A potem jest już za późno. I dlatego dobrze jest uczyć w szkołach, tak bym powiedział, żeby do niczego się nie przyznawać na pewno, a na pewno nie przyznawać się do czynów niepopełnionych. I od razu prosić o obrońcę, czy z urzędu, czy wybranego przez siebie. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dr Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Onet Rano Wiem. Już za chwilę Onet Opinie, Bartek Węglarczyk i jego gości. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, moim gościem będzie pan profesor. Jarek mówi dzień dobry do pana. Pan dzień profesor dobry. Cię nie słyszy jeszcze w tej chwili. Pan profesor Marek Chmaj, konstytucjonalista, to wiadomo, że dzisiaj zawód podwyższonego ryzyka w Polsce i o tym właśnie porozmawiamy. Bardzo dziękuję. 9:30 minęła, już za chwilę Onet Opinie, a my wracamy w poniedziałek za 5:08. Do zobaczenia. Na program zaprosił Kanal Plus, nadawca serialu Kruk. Szepty słychać po zmroku.